Zdajemy sobie z tego sprawę, że tydzień temu tak naprawdę no, zależało, czy mogło zależeć tylko od nas. Dzisiaj tak naprawdę nawet przy zwycięstwie na własnym boisku to jeszcze nam nie daje pewnych rzeczy, o które walczyliśmy cały rok. Natomiast skupiamy się na tym, co jest najważniejsze. No, tak, żeby się przygotować jak najlepiej do przeciwnika, ponieważ no, wiemy, że już nie gra jakby o jakieś wyższe cele, ale ma, mówię, zawodników dobrze dysponowanych motorycznie, szkolonych w akademii. Jest to trudny przeciwnik, tak jak mówię, motorycznie, patrząc w tej lidze. Ale mówię, no musimy znaleźć na to pomysł, koncepcję, na to wszystko i wyjść jutro pewni tego, co gdzieś tam prezentowaliśmy w ostatnich meczach tutaj w Puławach i na to liczę. Presję wytrzymają, także tutaj ja myślę, że głównym czynnikiem będzie odpowiedzialność. Gdzieś tam w dwóch, trzech momentach zbrakło nam w ostatnim spotkaniu w Pruszkowie i pewnie dzisiaj byśmy troszeczkę inaczej rozmawiali, inaczej wyglądałby ten wywiad. Natomiast mówię, to jest piłka, to jest sport i no mówię, no tutaj nie ma jakby, możemy sobie coś zakładać, natomiast musimy to zrealizować i wtedy po meczu dopiero jesteśmy mądrzejsi, czy no, na ile byliśmy skuteczni i w planie meczowym i w działaniach na boisku zawodników. Natomiast mówię, jesteśmy dobrej myśli, pracują zawodnicy ciężko, nawet po tej porażce w Pruszkowie nie było chwili gdzieś tam zwątpienia ani głowy w dół. Wszyscy mówię, czekają na jutrzejsze spotkanie, bo wiemy, że to spotkanie ma swoją rangę dla nas, dlatego chcemy, mówię, zagrać dobry mecz, no i oczywiście postarać się wygrać.